Powiedzcie mi, ile kosztuje w Polsce prąd? Kto z was wie? Na głos cenę podać. W związku z tym nie wiecie, dlatego wami manipulują. 23 grosze jest u pana Krzysia. A ja mam 36, bo mam 33, bo mam inną opłatę. A u mnie, choć pisze, że prąd kosztuje 36 groszy, u mnie on kosztuje 60, u pana też drożej. Bo pan nie doliczysz. Opłata stała, opłata zmienna, opłata przesyłowa, opłata taka. Rozumie pan, Jasiu? Więc wszyscy są przekonani, że w Polsce prąd u zwykłego śmiertelnika, który tam ma parę KW, 23 grosze. Dzieci, u mnie 60, u ciebie też drożej. Na tym polega cały trik okłamywania nas i rujnowania w każdej dziedzinie. To samo zastosowali w przypadku wiary. Dziś mamy, dali niedzielę zwykłą, a dawniej była po objawieniu. Po co? No, żeby kolory pozmieniać, dać kolor zielony, nie biały, żeby wszystko inaczej poukładać. Żeby się nikt nie buntował, pierwsza modlitwa bez zmian. Oracja, którą słyszeliście, zwana kompletą na początek. Ale w drugiej, żeby pokazać potęgę protestantom, którzy brali udział w dewastowaniu Kościoła i oni to układali, te modlitwy, posłuchajcie, co nam napisali. Panie Boże, będę wam dzisiaj czytał, ale będę później zrobił zakładkę, będę czytał stare modlitwy. Będę każdą mszę sprawdzał, co było w starej, a co jest w nowej. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Widzicie, czyste. Ale święte obrzędy już nie mówią o żadnej ofierze. Czy coś już się wydarzy, to co obrzędy, dożynki, kapujecie, obrzędy, to są wszystko wesele, to wszystko obrzęd. Delikatnie zejście ze szczału, że słuchacz, już rozpoczyna się maglowanie pokoleniowe ludzi wierzących. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa. Jest to prawda, czyli obchodzimy jakieś wydarzenie. A msza święta to nie tylko pamiątka, to jest definicja protestancka. Msza święta to jest rzeczywistość Boga. Sprawujemy urzeczywistnienie ofiary. Byłaby to katolicka, czysta definicja. Dlatego wy nie wiecie, że tu Pan Jezus jest biczowany na mszy świętej, że ma bok przebijany, że cierpi. Żebyś Maciołku nie narzekał, że tylko Piotr i Matka Boża mogli być, znaczy, a Jan pod krzyżem, a ty jakbyś był, wtedy to byś ty pokazał klasę, ty byś mięśniakiem był, nie? Więc Pan mówi, dziś ci to samo daje. Zobaczcie, jak sprytnie zrobiono. Dano pamiątkę i żeby nikt nie zaatakował, dano poprawność teologiczną, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Więc można to, pani, dać wciągnąć, ale to jest tak ustawione, że prąd kosztuje 23 grosze, rozumiecie? To są mistrzowie. A posłuchajmy, co pisała stara liturgia. Panie, poświęć ofiarowane dary i oczyś nas ze zmazy grzechów. Całkowicie inna przestrzeń myślenia. Niech cię wielbi było antyfona na wejście, cała ziemia, niech śpiewa tobie, niech wysławia twoje imię o najwyższy. W starym układzie było o wiele bogatsze. Niech cię wielbi cała ziemia, niech śpiewa tobie, niech imię twoje opiewa najwyższy z radością. Sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Jemu świętą oddajcie. Dzieci, dopiero cały ten fragment z psalmu 65 pokazuje pełną prawdę. A gdzie jest chwała Ojcu i Synowi, a gdzie było nasze żegnanie na Trójce Świętą? Wszystko wycięte. Pamiętajcie, prąd kosztuje 23 grosze. To jest w tej metodzie robione. Czy pan Władziu chwycił ten trik? Trucizna wrzucona, później jakby ktoś zaatakował, to przecież dzieło się odkupienia spełnia, więc wszystko, dzieci, tak jest zatruty współczesny Kościół katolicki. Dzieci wrzeszczą na to myślenie, bo za to chcą księdza Natanka ukatrupić, że wam mówi, że dzieci uważajcie, bo prąd kosztuje 23 grosze.
i ty byś chciał zrobić licznik, sublicznik u mnie, i jakbym powiedział panie Helusi, że płaci 60 groszy, ksiądz Natanek złodziej, oszukuje, bo by niedobre, nie? Jakim prawem on tyle od nas żąda, ty? A ja po sprawiedliwości żądam, bo tyle płacę. No bo panie Helusi ma zakotowane, podaję przykład, pan mówi, panie rozumie, no że 23 grosze, no wszyscy tyle kosztuje dzieci, no ale ja płacę 8 stówek za stałe, zmienne w zależności od miesiąca, 700, 900, że drugie tyle co prąd, ja płacę opłaty, rozumiecie? A żebyś się nie kapnął, o co chodzi, co miesiąc to się zmienia. Więc nie wiesz w końcu, na czym ta tajemnica przesyłowego, czy czego? Czy za to, że wróble siedzą w styczniu na tym drucie, więc jest przesyłowe, czy siadną kanarki jakieś. No i wszyscy są przekonani, że prąd w Polsce kosztuje 23 grosze. Na tym polega kradzież, owładnięcie ducha, niszczenie, a w przestrzeni wiary to jest niszczenie całkowite tajemnicy wiary. Także dziś żaden, który katolik ma świadomość, że to jest ofiara krzyża. Kapłani, którym ofiarujecie mszę świętą Ojca Pio, my tak nie byli uczeni. My tego nie rozumiemy. No nie rozumieją dzieci. Wystarczyło 50 lat, żeby uciąć źródło łaski. I powiedz im, która z ich mszy świętej jest ważna. Już nie godziwa, tylko ważna. Jak się uwzględni stare przepisy, sprytnie wam tłumaczą niektórzy kapłani, on nie będzie trydenckiej mszy świętej odprawiał, bo tam są 32 grzechy ciężkie. A wy jemu współczuj. Ale że pójdzie do baby, popije i tak do ołtarza idzie, on żadnego ciężkiego grzechu nie ma. Natomiast przy trydenckiej są 32 ciężkie grzechy. To jest coś, co rozłożyło nas całkowicie. Dlatego stworzyli jedną koncepcję i mówią, że tak jak oni myślą, tak musi być. A dziś święty Paweł w czytaniu mówi bardzo prosto. Różne są dary łaski. Nie ma w Kościele jednego tylko ciągu. Jest tylko ten sam duch. A jeśli się dwom panom służy, to mamy minimum ile duchów? Dwa. A nie jest możnego, nie jest możebne jednego równo miłować. Więc w związku z tym miłują tego ziemskiego pana, który im daje kasę i daje władzę. W związku z tym, co to jest związane z Duchem Bożym, trzeba wszystko uciąć. I żebyście tu zrozumieli, gdzie jest wewnętrzna nienawiść części Kościoła w Polsce do księdza Piotra. Bo pokazuje im spryt działania. Prąd w Polsce kosztuje 23. Różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Matka Boża nam wyjaśnia w orędziach. Macie do mnie żal, że mam taką pozycję, ale ja w to nie weszłam. Mnie wybrał Bóg. Bóg naznaczył mi taką pozycję, tak zainwestował we mnie. To nie wynika z mojego chcenia. Wszystko jest z Jego łaski. Tego nie są w stanie pojąć, bo to się nie mieści w ich koncepcji teologicznej tworu chorego, którego stworzyli. Wszystkie zaś objawienia ducha są dla wspólnego dobra. Dlatego wam wyjaśniałem, nie ma dzieci prywatnych objawień. Wszystko, co Bóg daje, Duch Boży Kościołowi, poprzez takie, a nie inne zdarzenia, służą całemu Kościołowi. Jednemu jest dany dar mądrości słowa. I co, pan Krzysiu ma być zły na mnie z tego powodu, że Pan Bóg mi dał łaskę słowa, że nawracam innych ludzi? Ale Pan Bóg dał panu co innego, bo każdy z was otrzymał dar. Bo w tej wspólnocie nie ma, żeby Bóg nie zainwestował w ciebie. Tylko nikt nas nie uczy, jak ten dar wykorzystać lub jak go odkryć. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha. Innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu. Innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznanie duchów. Innemu dar języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia darów. Ale większość w Kościele spełnia misję bycia prostaczkiem i pokornym,
wypełniania, bycia narzędziem Boga w tym wymiarze, gdzie nas Bóg ustanowił. I wszystko to sprawia jeden i ten sam duch. Udziela każdemu tak, jak chce. Dlatego nikt z was nie ma prawa się, moi drodzy, lękać, że ksiądz Piotr zakłada, moi drodzy, zakon. To jest tylko wypadkowa naszej pracy, dzieci i prowadzenia Boga. Dlatego niczego się nie bójcie. Święty Paweł w liście do Tymoteusza mówi: weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty koło zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. O to musi zadbać ten, kto go zaciągnął. Czyli jedzenie dla żołnierza załatwia dowódca. Stąd są oddziały kwatermistrzowskie, kucharskie, po kolei zaopatrzenie. Że idzie armia na bój, która ma zdolność większą niż ci pozostali, ale oni wszyscy służą. Mój sąsiad w 1945 roku z Grzechyni go złapali, stary Kuba, wozem tu z Polany, jechał z amunicją pod Berlin. I z jego wozu nikt nie wziął tych pocisków, kapujecie? Jechał tylko cały czas jako zaplecze za armią rosyjską, wzięli go na siłę. Kilka miesięcy w drodze jechał, miał pełny wóz drabiniasty pocisków. I te pociski nigdy mu nie wyszczeliły. To było tysiące, dziesiątki tysięcy takich ludzi szło za frontem. I żołnierz, który był przy armacie, on nie myślał, moi drodzy, o pociskach, bo wiedział, że z tyłu jadą cały czas. Jak za daleko poszli, to się musieli zatrzymać, bo odległość między linią zaopatrzenia a armią była tak daleka, że mogło być to kataklizm. Braknie amunicji, kontratak Niemców i 200 km trzeba uciekać, rozumiecie? Więc o to się nie martwcie, jak to będzie. Dzieci, to będzie cudownie, bo spodobało się Bogu, aby cię zaciągnąć. A On wszystko to, dzieci, pomyśla. Należycie do wybranych, bo dostaliście łaskę i otwarliście swoją wolę. Dlatego pamiętajcie i nie dziwcie się. Ukundzi siwiec, Pan Jezus mówi, swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami, słabością. Ale to dowód mojej miłości. Masz jakąś wadę, masz mankament, nie rozrywaj szat. Popatrz z innej perspektywy, że jest to miłość Boga do ciebie, a ty dołóż teraz walki, nie że pomnażasz słabość, bo wtedy jesteś po stronie szatana. Walczy z słabością. Bóg mówi, że to jest dowód Jego miłości do ciebie. Przez to większych łask potem ludziom udzielam. Tak czynię z moimi wybranymi. Stąd też krzyż codzienny jest waszym chlebem powszednim. Bo jest to forma zapłaty Bogu za łaskę. A On ci obiecuje niebotyczne cuda, które chcesz działać przez ciebie. Choć ty nie jesteś świadom, o co Bogu chodzi i, moi drodzy, jak to Bóg zrobi. Tylko nie próbuj sobie myśleć, że masz współudział kapitałowy w tej ofensywie, bo szybko znikniesz z mapy tej bitwy. Wchodzimy w rzeczywistość, o której Pan Jezus u Wasuli Ryden mówi: niektórzy z was niszczą mój kościół. Duszę się, dławię się, widząc was, jak burzycie, co ja zbudowałem. Jakże mógłbym widzieć wszystkie wasze grzechy i nie krzyczeć? Oby wasz wzrok się rozjaśnił, obyście ujrzeli moje bogactwa. Wielu mi doradza, gdybym miał bardziej dyplomatyczny język. Musiałbym do was mówić, prąd kosztuje 23 zł. To jest język dyplomatyczny. Bo zaspokajam producentów, tych, co gramią po boku, jest okej, okay, wszyscy są przecież taka niska cena, przecież to za taki prąd można grzać prądem w domu, że nic to nie kosztuje.
Mój Kościół będzie jeden, mówi Pan Jezus u Marii Wasuli, pod jedną władzą. Czyż nie sam prosiłem Piotra, aby karmił moje baranki? Dzieci nawrócą się pod prawosławni. Protestanci wrócą do Kościoła katolickiego, tylko my im musimy pokazać prawdę. Myśmy nagle na soborze wzięli doradców protestanckich i oni nam dyktowali te modlitwy. Pokazałem wam dzisiaj tą jedną modlitwę, gdzie już jest zaspokojony, obchodzimy pamiątkę, bo to na tym się skupisz, bo się odbywa tajemnica odkupienia. Tajemnica odkupienia, większość nie wie, o co to chodzi kompletnie, czy wcielenia, kapujecie. Ile trzeba było czasu, żebym ja to porozgryzał, albo żebym zrozumiał jako kapłan, mistyczna natura Kościoła. No termin tak absurdalny był dla mnie w czasie studiów seminaryjnych, nikt mi tego nie powyjaśnia, o co to chodzi, nie? A to trzeba było, prosto są trzy kościoły, no i to zrobiłby mi wykład, godzinny wykład i ja już, panie Krzysiu, wiem, co to jest mistyczna natura Kościoła, że ja też jestem mistyczna natura Kościoła. Ale szefem jest Bóg, no nie po usta, termin rzucany, ty Maciołku tego nie pojmiesz, no i uważano za zagubków, nie plano wiedzy. Trzeba było lat, żeby samemu to rozgryźć i zrozumieć, o co to chodzi, a później, żeby tobie to wylać kawę na ławę, tak jak gdzie zacząłem, ile kosztuje prąd. I pokazałem wam modlitwę, to jest tak samo robione, nie? Tu jest prawda, z przodu jest prawda, z tyłu jest prawda, w środku jest przekręt wsadzony. Dlatego Matka Boża, Pan Jezus mówi u Wasuli, zaprzestańcie czynienia zła, zaprzestańcie buntowania przeciwko mnie. Moje prawo nie jest prawem buntu. Stąd Matka Boża przychodzi i, moi drodzy, daje ofertę. Jest sposób na wypowiedzenie wojny buntowi, złu, bo jak się zanurzymy w łasce, posłuchamy wytycznych i woli Matki Bożej, Bóg dokona wielkiego zjawiska uświęcenia swoich wybranych, a przez nich świata. Wybaczcie, że dziś tyle wprowadzenia, ale są pewne przeszkody, z którymi muszę się wami podzielić. Wielu z was nie do końca może rozumieć, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Moi drodzy, 22 luty 2010. Pani Agnieszka jest przy moim boku dopiero miesiąc. Pisze już trzeci tom orędzi o łaski. Lecę, miałem zaplanowany wyjazd do Międzygorje z moimi panami, przyjaciółmi, więc bierzemy panią Agnieszkę i tam dochodzi do spotkania, rozmowa jej w Międzygorje z siostrą Faustyną. Dopiero jestem miesiąc przy orędziach. Wiele pytań, wiele wątpliwości, czy jest to prawda, bo czytasz, tu pytania, są ponaglania. Wtedy jeszcze tego nie studiowałem, tak jak teraz. Bo dopiero po 4 latach Bóg mnie totalnie złamał, po 4,5, ale wtedy to jeszcze nie było buntu tak zwanej mojej starej gwandy, buntu w cudzie, nie zrozumienia dzieła ich odejścia. Luty, to dzieci, jestem wtedy, kiepskie serce było, później przychodzi marzec, suspensa, to jest, człowiek jest, ten świat głowy, tracisz wszystko, to jesteś normalnym chłopem, więc pewne rzeczy mogą tu być dla was zaskoczeniem, ale po 6 latach, robiąc tę analizę, zrozumiecie, dlaczego powstaje teraz zakon. A Faustyna to już wszystko powiedziała, święta. Mam miesiąc przy sobie, dziś już mogę, na głos mówię, dziecko Boże, radość mojego serca i waszą panią Agnieszkę. Dzieci, dwa typy, ta ze świata rządzenia, ja ze świata dowodzenia. Dzieci, to przyjdzie miesiąc. Mieliście małżeństwa? Wiecie, co było? Różne, bo takie miesiące były, nie? Tu przyjdzie rok. To, coście wy przeżywali z sobą, my też, dzieci, przeżywali. Do tego dochodzi jeszcze Bóg pośrodku i mnie każe to Bóg przyjąć. Będzie naciskał, wydawaj, dopiero wydam za 4 miesiące, w maju. Koniec maja, pierwszy tom. Rozczarowanie na rynku totalne, o tych, co myślałem. Pani Jasia, bo pani jest z tego rzutu. Ilu nas zostało? Kropla? Z paru wiaderek? Stąd też, żebyście się nie dziwili, że to były pytania, wątpliwości i oto pani Agnieszka zadaje pytanie. Czy widzisz, co się ze mną dzieje? Co mam robić? Te wątpliwości mnie tak męczą. Nie możemy oboje wątpić. Jak się wspierać w ten sposób? Wykończymy się nawzajem.
Tak się nie stanie. Te wątpliwości są dopuszczone. Na ciebie i na niego. Tu chodzi o mnie. Przez to Boże połączenie przezwyciężycie to wszystko. Ale jak się mamy wspierać, kiedy oboje mamy takie myśli? Bo ja mówię, no pani przyszła ze świata i ja mam teraz to uwierzyć, panią prowadzić, albo Bóg każe. No mówię, mnie wstaje. To było takie wymiany, jak w domu czasami chcecie coś zrobić, inwestujecie w coś, no to każdy ma inne zdanie, nie? Ma wątpliwości, czy tak pójdziemy, czy tak. No ale to osłabia jednego i drugiego. A wtedy pamiętacie, jak odganiałem wszystkich, którzy do mnie przylatywali z pytaniami i z wątpieniami. Nie przychodźcie, wy nie musicie w ogóle w to wierzyć. Nie zarażajcie pustelni wątpliwościami. Błagałem, jakby posłuchać te stare kanały, to wtedy zrozumiecie, jak Bóg dawał łaskę, żeby się tu bronić, żeby nie zacząć tego dzieła. Musicie wytrwać. Pan dopuszcza takie sytuacje dla waszego umocnienia. Próby czekają was cięższe. To jest łaska, co teraz przeżywacie, bo później będzie wszystko łatwiej znosić. Będziecie mieć do siebie pełne zaufanie. To, co ci, to ja ci, a jest pytanie, to musi być pytanie postawione, bo nie zrozumiecie odpowiedzi. Mam takie wyrzuty, że zwaliłam się mu na głowę, chyba boję się tej odpowiedzialności, akurat jego życie, działalność ma wielkie znaczenie. To ja ci coś powiem. Jego życie bez ciebie nie będzie pełne. Dzieci, gdyby nie było orędzi, to ja bym był już super światowym księdzem. 100%. Bo ten świat tak ciągnął, tak działanie, to wszystko, to w pewnym momencie stałbym się super menadżerem. Kapłaństwo by poleciało, przyleciałbym do ołtarza pół godziny, msza święta, niedzielę. Byłby stać było na godzinkę, elegancko, wszyscy szczęśliwi. Pan postawił cię na jego drodze dla jego umocnienia i Bożego prowadzenia. Poprzez ciebie Pan Jezus sam go prowadzi i obsypuje łaskami. Nie martw się tym, bo jesteś dla niego błogosławieństwem. I także każdy z was, który tu dziś jest, czy mnie słucha, jest was taka, a nie inna cyfra w tysiącach. Nie jesteście żadnym dla mnie ciężarem, jesteście błogosławieństwem. Natomiast musisz zrozumieć, czy tak jak dawniej miałem dla ciebie godzinę czasu, dziś mogę mieć 2 minuty. No bo jest was tysiące. Natomiast mam po 4 godziny czasu dla każdego od godziny 18. No ale nie ma was tłumów. Kiedy wam mówię, że chcę z wami być, to nie ma chętnych. Więc nie możecie mieć do mnie żalu. Bo ja codziennie staram się mieć 4 godziny dla was czasu. Jesteście przez dar internetu, to się cieszę, to jest ta, więc mam was, ale nikt nie może mówić, że nie chciałem mu czasu poświęcić, nie? Fizycznie. Ale przecież kapłan ma być samotny i odłączony od rodziny, a nie mieć rodziny pod opieką. O co tu chodzi? Żeby nic go nie odciągało od Boga. No bo u mnie mama zwalona, siostry pomagają, cała tabuna otoczki tutaj mieszkańców się jawi. Agnieszko, popatrz na jego rodzinę. Pan już dawno zrezygnował z takiego prowadzenia. Żeby zrobić samotnego i uwolnił bez rodziny. On musi być wśród ludzi, bo zmarnuje łaski, które dostał. Bo są dzieci różne powołania, kapujecie? Różne łaski. Dlatego dziś święty Paweł przychodzi z ogromną pomocą, abyście zrozumieli i nie bali się zakonu. Nie bali tych dzieł, bo to nic nowego. Wszystko toście ćwiczyli przez 6 lat. Pacierzem nie ma żadnego nowego punktu, tylko ruszony słowami Matki Bożej, że na 100 oddziałów jeden wykonuje, a reszta się przygląda. No to co za bitwa? No Matka Boża już nie wytrzymuje i rzuca wszystko na szale i mówi, dzieci, bierzemy się do roboty. No ale jak wam mogę teraz, słysząc te słowa Matki Bożej, to się modlę, dobra, daj mi łaskę, żeby im zmusił, bo ja im gadam, a nie działa system. No bo skoro masz takie, że proporcje mojego słowa jest 1 na 100, no Bogu dzięki. Bóg powiedział, że jak jednego zbawisz grzesznika, no to jest, spełniłeś misję. No ale Bóg ma inny cel wobec nas. Za chwilę wam pokażę. Bóg chce stworzyć dzieło ogólnoświatowe. Dlatego na ziemi polskiej, wśród moich słuchaczy, nie może być, że 1 na 100 przyjmuje tylko słowo Matki Bożej i to realizuje, a poza się przyglądają. Więc proszę Boga, daj łaskę. No a znam swoją duszę,
że jak się nie przyciśniesz, a nie jesteś zobligowany jakimiś ramami, to tego nie wykonasz. Więc przychodzi łaska. Założymy dzienniczek duszy, pytania, kalendarzyki, cyk, cyk. I już zakon. Szkaplerz dam wam na szyję. Wszystko powyjaśniam. Znam lenistwo swoje, bo wszystko robię pod swoje, nie pod ciebie. Więc rubryki piszemy, punkty, promyślamy, codziennie poprawiamy, żebyś, kurczę, nie musiał nic wiele robić, tylko weźmiesz długopisek, tego nie zrobiłem, kreska. Tylko tak, nie machniesz tylko. Ale musisz zrobić połowę, by być zakonnikiem, więc będziesz na 60 kresek, możesz maksymalnie robić 29 na dzień, no nie? W czerwcu już. Już przewiduję, że nie zrobisz 60 kresek, tylko 29, bo ty musisz osiągnąć 50,1, kapujecie? Już nie musisz pisać wszędzie jedynecka, co tam jest. Nie, masz napisane, ty tylko patrzysz. Jeszcze może będę w kolorach, co strona numeracja podana, żebyś się nie pomylił. Ja ci jeszcze podliczę pionowo i poziomo punkty. Wszystko ci poustawiam. Kapujecie? Ale ja to robię pod ciebie, bo wiem, jak mam w bremiarzu antyfona w stacjonach okresowych, to ja sobie już sam wymyślę, bo zamiast mam znowu kartkę wrócić i szukać KTZ, no to Matko Boża, kocham cię. Coś, no i nie patrzę, ja te antyfony nie szukam, bo to nie dla mnie to jest. Dla mnie antyfona powinna być tu napisana, bo jestem na taki chłop. Więc skoro ja taki jestem, to większość moich słuchaczy podobnie myśli, więc on musi być gotowca. Jak będzie trzeba, to jeszcze kupię do tego długopis, żebyś, bo mi powie, że nie masz długopisa. Podam firmę, jakiej długopis tej kupować, bo on w każdej pogodzie kreśla, bo kupisz taki zwykły, to ci nie będzie kreślał, no nie, w ogóle. Będziesz muczał, że się umordujesz, bo musisz dmuchać, a ja mam takie długopisy, co kreślają zawsze. Więc w związku z tym Pan Bóg pewne rzeczy uwzględnia, daje a takie, a nie inne łaski, wykorzystuje ten mój świat mankamentów i plusów do swojego dzieła. Tak samo robi dziecko drogie z tobą. I mówi, że te mankamenty ci pomoże stłamsić, bo jej się nie da wykorzenić. Ślad zawsze po nich zostaje, bo jak zniknie czuwanie, no to wszystko powoli, więc dzienniczek duszy będzie dla ciebie rektorem, ojcem duchownym, przełożonym, sędzią, prokuratorem, oskarżycielem. No bo popatrzysz na to, wszystko już wiesz, nie? Wszystko wiesz, czym błysnąłeś w tym tygodniu. No i pan, popatrzy pan Krzysiu, o kurczę, 25% wydajność tego tygodnia. No kiepsko, nie? Mam wykres, wszystko mu zaraz wychodzi, w sekundzie widzi. Zrobię tu zajęcia z matematyki, nauczę procentowania was, 1/4, takie hasła porzucam, żebyście byli biegli w tak, to, co jest potrzebne do liczenia, abyście obsłużyli ten dzienniczek. On nie został stworzony do samotności. Dzieci, podświadomie ja bym chciał być sam, ale otrzymałem taką łaskę, więc dawno bym uciekł, gdyby nie było rozkazu szefa. Kichać to wszystko. Ale Bóg dał dar, że nie ukrywam, że uwielbiam, jak jest tu wojna, jak są tłumy, to dowodzi mi, no to Pan dał taką łaskę i szybko to się poustawia i to funkcjonuje. Ale żeby to poustawiać, musi być pewien charakter dowódcy, nie, że może byście zrobili, dzieciątka kochanie, no nie, tubę biorę, baranie, to do ciebie mówię, nie? Tak mówię w kazaniu, że anioł powinien tego tubę wziąć i każdemu mówić na ucho, że to nie jest do samotnej mojej mamy, staruszki, że ona to wykona, tylko to jest do pani Alusi, do pana Władzia, nie? Ty masz prowadzić życie kontemplacyjne, a ten kapłan służy Bogu działaniem. Stąd się nie dziwcie, że te rzeczy tak powstają jak grzyby po deszczu. Ja już prosiłem Boga, daj rok przerwy, żeby się nic nie rodziło. Kasie to 3-4 miesiące i coś się rodzi, czego nie planuje, dzieci. Rozumiecie? Ktoś może pomyśleć, że mam mieć spotkanie na kolejnym szczeblu, więc żeby iść na to spotkanie, żeby pokazać coś. Nie, to jest nieplanowane z tymi spotkaniami, które na mnie czekają. Nic nie jest planowane, kapujecie? Jak wielki kamień nie był planowany, to tylko po prostu przyciśnięcie było nagle moich funduszy i czas szybko coś znaleźć, wyjście, żeby utrzymał się na rynku. A zakon to jest wypadkowa chwili. Było zdarzenie, TVN, kobiety mi dają nagle orędzia z mojej grup baby pobożne, że Zetama i wytyczne następną mi przychodzi, nie? Moja rycerka przychodzi mi z czymiś orędziami, nie? Aby celną babę to by się nakryła. No więc to wszystko mnie irytuje, dochodzi do tego cyk, orędzie Boga Ojca, Matki Bożej. A na punkcie Matki Bożej mam taką słabość, że to jak już Matka Boża coś mówi, a biorę tutaj na ten pulpit,
no to coś się musi urodzić. No więc się urodziło w sekundzie. Więc ona się, to sobie znajdziecie, tą trzeci, dokładne od 89, kto ma poczytać sobie w domu, by zrozumieć, jak to Bóg wszystko ustawia dzieci. To jest, nie, że my kombinujemy, że to, dostaliśmy łaskę. Nie wolno jej stracić, bo nie zrealizujemy cudownego planu Boga. Więc ma się on mną opiekować, czy to nie godzi w kapłaństwo? Nie, Agnieszko, mówiłam, przecież to nie jest taki kapłan jak inni, że ma na głowie parafię. On ma na głowie wszystkich ludzi, a ty jesteś dla niego wsparcie. Czy jaki plan Bóg planuje, dzieci? Co on chce zrobić? Tu nie chodzi o żadne nasze wynoszenie się, tylko wejście w jego dzieło, żebyście zrozumieli, po co powstaje zakon w świecie. On już jest was. To jest tylko formalizowanie, bo już za kapłanów się modlicie, za grzeszników. Wszystko to macie przerobione. Wszystko, co wam podajemy w tym zestawie, to już jest w regule, w modlitewnikach, to macie gotowe. To jest tylko zebranie waszego trudu i waszej pracy, aby pokazać przeciwnikowi, że jest mobilizacja i wychodzimy w rok 2017 z potężną inicjatywą pod sztandarem Matki Bożej. Bo Bóg mówi, wypełnisz moją wolę, a dam łaski narodowi. Ale to nie zrobi jeden, to muszą, jak Matka Boża powiedziała, iść przynajmniej ci, którzy obiecali mi miłość. A przypominam, będę to tłukł przez cały czas, kto ma taką legitymację, obiecał Matce Bożej miłość. Pan Władek, masz? Masz. No to proste. Pan Krzysiu, masz? Zapisał się. Pan Zbyszy nie zapisany, jeszcze u nas jest. Zapisany, no dobrze, no widzisz, masz legitymację? Proste dzieci, no to... Ale się nie bójcie! Tak jak czasami natura nam zawiedzie i zgrzeszymy, nabroimy, jeśli nam się nie uda wszystko tak, jak idziemy do Pana Boga i prosimy o przebaczenie, rozumiecie? Ale podnosimy się, Panie, ja osiągnę te 50%. A później zobaczysz, Panie, ja Ci dołożę 70%. Bo jak zaczniesz kochać, to Ty tych kwiatków coraz więcej chcesz przynosić. A jak dostaniesz taki ciąg miłości Boga, to dzieci, to jest żadne obciążenie. Mnie rodzina cały czas pytała w seminarium, jak Ty to wytrzymujesz? Ja mówię, wujku, ja jestem tu tak szczęśliwy. Popatrz, tu jest klamka. Naciskam i wychodzę, ale tam jest zamknięta z drugiej strony. Tu mnie nikt nie trzyma. Jest specjalna klamka w seminarium, że tamta z zewnątrz nie funkcjonuje, tylko ta od wewnątrz. Logiczne. Wstawanie, jaki to ciężar? Jeśli ja czegoś chcę, to nic nie jest ciężarem. Łaskę wybraństwa otrzymujesz przez swoje chcenie. Wy jesteście szczęściarzami, bo zanim cokolwiek zrozumieliście, zanim uruchomiliście swoje chcenie, Bóg was porwał. Jesteście w sytuacji na tyle niekorzystnej, w cudzysłowiu, żeście Bogu oddali swoją wolę. Wasze ruchy, dzieci, mogą być jakieś niepokoje przez chwilę, a później tak wpadasz w ciąg łaski Boga. Nie bój się tego, bo dla was wszystko jest zaplanowane od dawna. Pan Bóg posyła cię do Niego jako znak i umocnienie Go w najcięższym momencie. Macie do wypełnienia wspólną misję. Tu znowu fragment. Pan Jezus trzyma cię za rękę. Nie wątp. Szatan może cię dręczyć. Udręczenia pani Agnieszki w tej materii były 10 razy mocniejsze niż moje później. Bo to dziecko było bardziej atakowane, bo od formy jej przeżywania, podawania tych praw dla mnie zależała moja kondycja. Więc ona płaciła największą cenę, bo była najbliżej źródła Boga. Ale znasz miłość Boga i wiesz, że On nie dopuściłby, żeby szatan bawił się tobą. Jesteś Jego ukochanym dzieckiem, wasze cierpienia są inne. Dlatego to nie można porównywać, że moje cierpienia duchowe, czy pani Agusi, to co, to są
Tak samo jak i twoje w tej matrycy. To Bóg to. To jest, jesteśmy budowlą i każdy jest pewnym fragmentem muru. Spełnia inną, ten jest nośny, ten jest przeporą, ten jest tylko przepierzeniem, ścianką, żeby podzielić. Bóg nas to poustawiał i dopiero kiedy popatrzymy z zewnątrz, o kurcze pieczone, jaka to cudowna budowla. Ci, co patrzą z zewnątrz, to widzą. My będąc w tych murach, nie zawsze tego dostrzegamy i nie cenimy tego, w cośmy już weszli i co Bóg zrobił. Dopiero potęgę tego działania zrozumiałem już w 2010, 15 lipca. Idziemy, już wyćwiczone na tym placu, ćwiczymy, tam jakieś dwójkę podjechało i ktoś mówi, a skąd ci ludzie są? Tak dupan, to Krakowa, a to z Krakowa. Kraków jest zawsze wyćwiczony. Wtedy dopiero pojąłem cały ten mechanizm, w jakie dziedzictwo wchodzę. Że Bóg powołuje nas nie z bylejakiej metropolii, dzieci to są wszystko, to jest... Myśmy jeszcze wtedy nic, ja gwizdałem, a oni byli zachwyceni, jak my są zdyscyplinowani, a ja uczyłem, dwa gwizdki, flaga w górę, szczurki, twórz, nie, wiecie, tam półtorej godziny manewrowali na tym placu, żeby jako tego wyszło wejście, a ci byli już zachwyceni, bo Kraków idzie. Kapujecie to? Wy tego nie widzicie. Co Bóg zbudował, bo jesteś we fragmencie tego muru. Ale ludzie widzą w tym wielką łaskę, wielkie podparcie. Stąd się nie martwcie. Nie czekajcie, aż Wyborcza napisze, że jest to fenomenalne dzieło. Nie napisze tego. Wy o tym zapomnijcie. Twoja dusza musi mówić ci, czy jesteś w fenomenalnym dziele, bo ty po wnętrzu swoim wiesz, w czym bierzesz udział i jaka to jest dla ciebie radość. To nie mają być wewnętrzne zmagania i samotny rozwój duszy. Bo Bóg przeznaczył nas ku temu, abyśmy byli ofiarami dla świata. Stąd mówi, wy musicie stworzyć dzieło Panu nie w zamknięciu, ale w świetle. To muszą wszyscy widzieć. Pamiętacie, jak mi Bóg, jak mnie nieraz karcił, uspokajał? Twoja ofiara musi płonąć na oczach wszystkich. Dlatego spadałem z 8 tysięcy prawie ambon w Polsce. Wszystkie możliwe media mówiły. Był list gończy konf Rady Episkopatu o mnie. Dzieci, to było kilka razy powtarzane. Nie byłem nigdy na nich zły, bo zrozumiałem, twoja ofiara musi płonąć na oczach wszystkich. Dlatego wy później przejęliście tą pałeczkę. Na oczach wszystkich płonęliście w parafii, płoniecie. Nie zauważ tego? Są niektóre parafie, gdzie Bóg dał łaskę, że proboszczowie pewnie zrozumieli i oszczędzają was. Ale są takie, gdzie ich tłuką niebotycznie. Ostatnio na Śląsku nie udzielił matce przy czwórce dzieci Komunii Świętej. Dzieciom dał, a jej nie dał. Dzieci to, jakich metod szukają? Te dzieci są też rycerzami, wszystko wie. Te tylko jej nie dał. Demon zawsze bije, pamiętajcie, w centrum, nie? W główne oko dowodzenia. Wy musicie stworzyć dzieło Panu nie w zamknięciu, ale w świetle. To musi iść na cały świat. Oboje jesteście narzędziem w ręku Pana, tak samo i wy. To najbardziej zaszczytne miejsce dla człowieka. To, co Matka Boża mówi. Moje wezwanie jest dla was zaszczytem. Widzicie, nie ma innej optyki. Ktoś by się mnie zapytał, ksiądz mnie rok temu już znał to orędzie Matki Bożej. Czemu się? Nie, dzieci, nie. Najpierw musiała Maria mnie urodzić. Musiała jej przyjść doświadczenia takie, a nie inne spotkania, zdarzenia, żeby to się nie da, że masz tekst i już wszystko wiesz. Nie, to trzeba zagiąć kolana. Ten tekst trzeba przemedytować. Trzeba tu być z tym wszystkim. Trzeba być codziennie z tekstami Pana Boga, żeby dzieci zaczęło to rosnąć. Więc to jest najbardziej zaszczytne miejsce dla człowieka,
być narzędziem w ręku Boga. Współpraca ze Stwórcą dla ratowania Jego stworzenia. Będę ciągle wracał, niecałe 2 lata temu, pamiętacie. Ty zajmij się teraz zbawianiem dusz. Dziś to już wszystko, rozumie, nie? Co my możemy zrobić? Co ja mogę, mówię, panie, kasy nie mam, władzę nie mam, ścigają mnie, lada moment, wszystko padnie. Tu grożą, tu procesy, tu... Jak tak po ludzku przypatrzcie się na moją sytuację. Dzieci, nie macie mi czego zazdrościć. Tydzień temu sąd, telewizja, za kolejny czas, kolejny sąd, znowu telewizja, inne dziarka, bez przerwy. Trzeba stanąć przed tą rzeczywistością z taką ogromną pokorą. Ale Bóg ma swoje sposoby. Współpraca ze Stwórcą dla ratowania Jego stworzenia. W ten sposób jesteście odpowiedzialni za dzieło zbawienia świata. Dzieci, przez długi czas koniec mojego nosa był problemem mojego kapłaństwa. Świadomość, modlił się, ale że ogień, że ja muszę panią, ja się do nieba doprowadzić, że jakiegoś Wilhelma z Niemiec, dzieci. 3 lata temu dałem wam sygnał. Bóg mnie już wyprowadził z granic Polski. Powstający zakon jest potwierdzeniem tego. Bo to kiedyś będą, tą drogą pójdą inni członkowie Kościoła. I teraz, dlaczego Pan Jezus nagle łączy mnie z Panią Agnieszką? Przypadki wyjaśniam wam. Daję przepiękną odpowiedź. Pan Jezus, mówi się do Faustyna, ustanowił go twoim opiekunem nie dlatego, że nie masz nikogo innego, ale dlatego, że tak najlepiej, co jest dla ciebie postanowione. To nie znaczy, że ksiądz jest najlepszy, nie. Tylko w tym swoim matolstwie, w tym swoim takim procesowym myśleniu, on do tego dzieła się nadaje. Przedziwnie was Bóg kleń, jak łączy w małżeństwie, co? Dawał najlepszy materiał z jednej, drugiej strony? Nie. Jesteście tak ustawieni, że to jest najlepsza koniunktura. To nie znaczy, że wziąłeś najlepszą żonę, że może najlepszego męża. Nie, tak nie myślcie. Tak was dzisiaj ustawiają telewizyjnie. Klucz Boga jest inny, że tak najlepiej wypełnisz, co jest dla ciebie postanowione. On był już w takim udręczeniu, to mówiłem te kazania, że dla ciebie, bez ciebie mógłby się łatwo poddać. Bóg już wiedział, dzieci, że ja bym też padnął. Wiecie, co to jeździć na rekolekcję przez 2 lata i wszędzie cię gonią? Gonią biskupi, świeccy przyjeżdżają, bojówki rozwalają rekolekcje, dzieci. Tylko rzucam hasłami, bo po co rozlewać gnój? Trzeba było wytrwać. Za jakie grzechy? Dlatego Bóg też daje wsparcie, abym ja się utrzymał w tej rzeczywistości. Bo próby, które na Niego przychodzą, są ciężkie. Nie są jednak tak ciężkie, kiedy trzyma się za rękę Boga. A Ty wciąż trzymasz Boga za rękę. Więc ja wykorzystałem ten kanał i moja ręka chwyciła rękę Boga, którą już to rękę Pani Agnieszka trzymała. Dlatego ja wiem, co ja otrzymałem od Pana Boga. Wiem, czym było to spotkanie 22 stycznia 2010 roku. Więc i On poprzez ciebie jest połączony z Bogiem. I teraz, żeby znowu zrozumieć, że to nie są moje żadne zasługi, że jest to decyzja Boga. Jesteście połączeni z Bogiem specjalną łaską dzieci wybranych i umiłowanych przez Niego szczególnie. Takiego połączenia nie ma z Bogiem każdy, ale tylko ten, o którym Bóg tak postanowił. Postanowi. Jestem szczęściarzem, dzieci. Bóg zaplanował pewne dzieło, tak prowadził, takich mi dawał ludzi, takich proboszczów, takich kapłanów, takich wykładowców, aby to dzieło Jego miało jakąś bazę i mogło na czymś wyrósć. Dlatego ja zawsze mówię, że jestem wychowany przez Kościół,
że miałem cudownych wychowawców. Ja nie spotkałem się ze złem księdza na mojej osobie, czy złym księdzem w ocenach dzisiejszego świata, dzieci. Ja miałem cudownych kapłanów na mojej drodze. Że tam był ubekiem, że nie, to mnie to nie interesowało. Ja patrzyłem moimi oczyma dziecka na tego kapłana jako na Boga. On będzie miał problem przed Panem Bogiem, jeśli mu pokażą, że był ubekiem. Nie? Na mnie to nie ma żadnego wpływu. Ja wyłapywałem to, co było najpiękniejsze w jego kapłaństwie. Stąd wielu z was nie może uwierzyć, że mając 25 lat, będąc księdzem, ja o żadnych brudach w kościele nie wiedziałem. Kapujecie? Nie, jak to może być? Jak to może być ksiądz prześladowany za to, że chce pracować w kościele? Jak chce się w kościele modlić, jak to może mu proboszcz zamykać kościół? Czy wyłączać prąd? Dla mnie, ja bym z Jowisza na ziemię przyszedł, dzieci, rozumiecie? Dzieci, tak postanowił Bóg. Są to wielkie łaski otrzymane dla wielkich Bożych dzieł. Dlatego dziękuję wam za modlitwy, za posty, za to, że jesteście. Dzieci, wy nie wiecie, jaką jesteście moją radością. To dla mnie, to się tylko odbija precyzyjnie w każdej mszy świętej. Wypominam wszystkie dzieła, wszystkich ludzi, to co jest, bo tu mam moment, kiedy wam mogę najwięcej przynieść łask. Jak ty się duchowo ze mną łączysz, 100% coś dostaniesz. To jest czyste w tym czasie, kiedy ja się modlę. Są to wielkie łaski otrzymane dla wielkich dzieł Bożych. Stąd pamiętacie, jaka moja była bitwa. Błaga, ludzie, wy ze mnie zrobicie menadżera. Ja nie jestem specjalistą od wszystkiego. Nie zajmę się spowiednictwem, nie zajmę się uzdrawianiem, nabożeństwami, egzorcyzowaniem, bo umrze wtedy to dzieło. Po błogosławie krótko daję hasło, jak ktoś mi rozwodzi, to ja nie słucham. To się nie da, to ma być precyzja. Przychodzisz na miejsce, gdzie znasz człowieka i powinien mieć konkret. Nie ma konkretu, no musimy się rozejść. To co, znaleźć kogoś tam i siedźcie pod lipką i gadajcie 3 dni. To są wielkie łaski otrzymane dla wielkich Bożych dzieł. Niech cię to nie przeraża. Mówiłem ci, że świadomość odpowiedzialności musi mieć. Dlatego ja wam mówię, jaki byłem szczęśliwym kapłanem, kiedy dużo mniej wiedziałem. Dzieci, co to było zasypianie w Brnowicach? Nie. Tu stajesz. I teraz świadomość, że odpowiadam za te dusze. Za niebo lub za ich dramat w piekle. Dzieci, to nie oczekujcie ode mnie, że ja będę łagodny, że będę tolerancyjny, że będę polityczny. Nie! Ja wam powiem to, co dziś na początku kazania pokazałem wam sprawą prądu i mszału, jak jest przekręcona modlitwa, rozumiecie? Dwie prawdy katolickie, jedna protestancka, pomieszane. Ale jest prawdą, no bo pamiątka, no bo to było 2000 lat temu. Jest pamiątka, pani Jasiu, jest pamiątka. No, kto nie myśli, no to powie, no jest, co ten Natanek chce, nie? Dranie skończone. Niektórych na ten ring z tym Anglikiem posłać, co się ma szpilka tłuc, tak żeby tak poczuli jego prawą dłoń. Bo ponoć tygrys, że gryzie i równa wszystko ziemią. Dlatego nie dziwcie się, że moje patrzenie jest całkowicie inne niż twoje. Że ci mówię, dziecko drogie, ja inaczej na to patrzę niż ty. Ty masz taki pomysł, to jest dziś. To jest cudowne teraz, ale skutek tego dobrego twojego planu zaczyni będzie do kitu. Bo nie znasz mechanizmu i nie znasz przestrzeni kościoła. Wybaczcie, ale w tej materii jestem jakim takim specjalistą. A wy w swojej wielkiej miłości dużymi, naiwnymi nieraz dziećmi. Tacy pozostańcie, to wam jest kompletnie niepotrzebne. Wy tylko wsłuchajcie Matkę Bożą. To co daje, będzie 60 pytań, macie wytyczne, układamy, idziemy, rozbudujcie domy, rozwijajcie firmy, zawierajcie sakrament małżeństwa, wszystko, dzieci niech się rodzą. Ja będę w tym błogosławił, ale to będzie już całkowicie w innej atmosferze. Mi też Pan Jezus mówił takie słowa, a ja cała truchlałam. Ale taka jest prawda. I ty nie masz się już troszczyć tyle o własną duszę,
bo ona jest zakorzeniona w Bogu i Panu samoistnie. Pan ją samoistnie prowadzi, ale raczej o duszę Twoich sióstr i braci. Wielka odpowiedzialność spoczywa na Was, więc i czas na wątpliwości macie ograniczony. Tu oczyszczenie jest krótkie. Ono trwa rok. Bo czeka Was dużo pracy. To jest tak, jak wyjaśniałem Wam, moi drodzy, jak byłem 2 dni temu, do tego wrócę przeszczęśliwy. Boże, zaczyna się, Matka Boża, jak teraz uderzy, my stworzymy zakon, to będzie za rok spokój. Nie, Matka Boża zna myśli księdza Piotra tu obecnego, który nie wyłapał tylko przecinku i ostatniego zdania. I czytam Wam. Wezwanie powinno być dla Was zaszczytem. Tymczasem wielu z Was ma nadzieję, że mówię do kogoś innego. To już znacie, nie? Jeżeli chociaż ci, którzy ślubowali mi miłość, wiemy o co chodzi, nie? I tu się cieszę, wypełnią moje wolę, wówczas mogę już bardzo wiele dokonać. Mario, nareszcie. Będzie na chwilę oddech, ale mój wzrok wraca, przecinek, ale... Znacie moją minę, nie? To dopiero początek. Panie Władziu, jeszcze się musimy dużo natrubożyć. Zaczyn tego, co pragnę uczynić dla ratowania ludzi i świata. Dzięki tym analizom wszystkim Państwo rozumieją bardziej, o co w tym zamyśle Bożym chodzi i w co mnie Pan Bóg wciąga i co w Ciebie wciąga. Ale żebyście znali, nazwijmy to mentalność, naturę Boga, Bóg jest nienasycony, Jemu jest zawsze mało. Logiczne, bo On jest wszechmogący, więc chce z nas wycisnąć jak najwięcej. Logicznie to jest, bardzo czytelne to jest. Więc na Grunwaldzie, przez usta Pani Agnieszki, kiedy ja już zrobiłem intronizację, już sam cygan do siebie, Panie Boże, no to teraz odpoczywamy. Idź Mu, powiedz, że to dopiero początek, co zaplanowałem. Więc na tym kazaniu miałem to samo uniesienie. Maria wchodzi w świat, robi porządek, ale to początek. Zaczyn tego, co pragnę uczynić dla uratowania ludzkości i świata. Ale dobrze wiecie, że tego Matka Boża nie zrobi bez Ciebie. Stąd też jesteście potrzebni do tego dzieła i przyjdzie Wam wieczorem nowe zajęcie, karteczka, długopisek, kolorki, cyk, ile jest dzisiaj punktów, aby później w lipcu tłumnie Was wszystkich przyjmować do zakonu. A jedno jest z tego bardzo pozytywne. Choćbyś w lutym uzyskał 10%, to jest lepsze niż nic, rozumiecie? Lepszy ryc niż nic, lub wróbel w garści czy na dachu. A jak nas będzie 3000 po 10%, to dzieci, to już 300 jakby jest zakonnikami, kapujecie? Przy 10%, no to trzeba to kalkulować, bo się Pan Bóg to jakoś tą każdą łaskę wykorzysta. Nie robisz nic, nie masz nic. Chcesz kosić zboże? Pytać się Pana Władzia, niech Pan będzie poświęcony, bo dla Pana mam, trzeba zasiać. Czytelne. Ten, kto idzie w sierpniu na pole i chce kosić zboże, a nie siał na wiosnę, no to się trzeba go zapytać, czy czasami on nie studiował w Honolulu. Amen. Honolulu to też znaczy po naszemu spanie, nie? Nie przespał życia. Jedno z amerykańskich miast. Kazanie było godzinne, ale to są dwie przyczyny, bo temat był obszerny, chciałem go zamknąć, a dwa, Terenia jest sama w kuchni, więc błagała mnie, żeby dziś było dłużej. Jak macie jakieś żale, to proszę iść do niej. A w niedzielę obiecuję, że do 12 jest, więc wszystko jest czyste.